Cześć, witajcie, jestem Fortunatowicz, a dzisiaj zrobiłem sobie unboxing pistoletu, repliki od Umarexu, jest to model racegun, więc co, zapraszam do oglądania. Na początku weźmiemy sobie nasz nóż i otworzymy tutaj, tylko żebym się nie zaciął, muszę uważać. Ok, pod folią mamy karton. Tam już nic nie ma. I dobra, otwieramy. Nie chcę uszkodzić zawartości, więc będę to robił powoli. Na YouTubie widziałem polskim, w ogóle nie ma. Jest tylko jedna recenzja tego pistoletu, więc chciałem sobie zrecenzować, omówić, odpakować pierwsze przeżycia. Więc co? Otwieramy. Ładnie zapakowane ogólnie. Aha. Dobra. Więc mamy nasz sam pistolet. Tu już nie będę wam pokazywał danych swoich. No i mamy tak. Instrukcje. Kuleczki od Bornera. I darmowy ten coś od Umarexu. Tarcze. Tak z 50. Coś jeszcze jest oprócz tego? No nie ma nic. Dobra. Więc sama replika. Albo w sumie najpierw zobaczymy kulki jeszcze, które są w zestawie. Goldy od Warnera. O kurde, półgramowe. Ja sobie zakupiłem o takie na swoją rękę. 0,35 grama kulki. Fokus, fokus. No. Dobra, czyli mamy dwa śruty i mamy kapsułę. Dobra, co tu jeszcze jest? Pistolety pneumatyczne. A to jeszcze ten paragon. Już nie wiem. O. Wydałem tyle na pistolet. Do tego jakieś 50 tylko na kulki, na kapsuły i na CO2. Więc dobra, co my tu mamy? Jeszcze. Samo opakowanie masz najpierw. Ja tutaj informacje. Nie ma po polsku. Kaliber, amunicja, barrel, no czyli niebezpieczny zasięg, tak jakby maksymalny. Takie tam rzeczy. Od góry tak to wygląda, uwalone czymś, nie wiem. Od boku tak, Umarex. Tutaj mamy informację, że magazynek mieści w sobie 21 pocisków. Zasilane jest na te kapsuły CO2. Strzela stalowymi kulkami, jest w pełni metalowe i ma ten, no, kolimator i muszkę, szczerbinkę w systemie truglu, czyli z takimi światłowodami, o tutaj jak widać. Dobra, więc otwieramy. Uwaga, pierwsze otwarcie. Co to jest? Jakaś gąbka. Pierwsze. To jest manual do celownika Waltera. Competition 3, a ja mam Competition 2, więc trudno. Klucze impulsowe, jeden srebrny, jeden czarny. Manual. Taki fajny, z obrazkami, jak kalibrować wszystko, więc na propsie. Dobra. Sam nasz celownik. Wow, coś przed niego widać. To dobrze. Tutaj widzicie siebie, siema. No tak, tutaj mamy laserek, tutaj mamy maszynę RIS, montowarnię. Dobra, czyli to jest nasz celownik. Dalej mamy naszą muszkę i szerminkę, już nie będę ich wyjmował. A tak wyglądają. To jest muszka ta truglu, to jest muszka zwykła i sam pistolet. Kurde, powiem wam, że naprawdę jakość wykonania jest na niesamowitym poziomie. Musicie to potrzebować w ręku. To się wydaje takie, nie wiem, plastikowe, ale w rzeczywistości to jest takie dowalone. Jakbyście to potrzymali, to byście zobaczyli. Dobra, sam pistolet waży z celownikiem i z gazem około 1100 gramów, 1200, zależy czy mamy śrut napełniony czy nie. Dobra, więc co my tu mamy? Zamontowane już tutaj szynę montażową na tego, na nasz kolimator. Mamy nasz kompensator. Pamiętajcie, nie zaglądać lufy, tylko ja mogę. Metalowy. Kompensator jest metalowy. Tutaj możemy sobie go chyba odczepić, tu jest na pin. Trzeba wybić ten pin i możemy sobie odczepić. Tutaj mamy szynę, pikanty na jakieś celowniki laserowe albo na latarkę. Tutaj mamy nasz spust szkieletowy, bardzo fajny, bardzo fajny. Tutaj mamy nasz ten bezpiecznik. Czekajcie.
Teraz jest zabezpieczone. Teraz jest odbezpieczone i działa ono z dwóch stron. Tutaj mamy nasze informacje. UX, czyli Umarex, kaliber, jakiś model. Tutaj taka fajna, plastikowa, to jest plastikowe, wszystko inne jest metalowe, tylko tu jest plastikowa rączka, żeby nam nie było zimno i po prostu. Dobra, tutaj mamy jeszcze co kompensator, od góry taki wygląd, tutaj mam taki cypek jakby, o, nie dokręcony do końca, więc ja go dokręcę. Tutaj mamy nasz kurek, no i dobra, tak to wygląda, jeszcze magazynek. Tutaj wsadzamy nasz śród. I tutaj wsadzamy naszą kapsułę CO2. Powiem, że naprawdę wykonanie pierwsza klasa. No i dobra. To ja sobie może spróbuję naładować go kulkami. Tutaj. Tyle jest wykręcone. Tak, dobra. Czyli nasz magazynek poproszę. Tam sąsiad wierci coś w ogóle. Magazynek tak wygląda. Jeszcze sam. O kurde, lepi się jakiś smartu jest na górze. Tutaj, no jak mówiłem, kapsułę wsadzamy i amunicję ładujemy. Halo, fokus. No. Też porządnie wykonany, ale naprawdę replika, wykonanie 11 na 10, nie żartuję. Nie żartuję. I sama długość. Patrzcie, ja mam ogólnie dużą łapę strasznie, nie? Czekajcie, coś do porównania. Ja nic. No, dobra. Kapsuła, nie? Ogólnie to jest duże, nie? Dobra. Użyję kapsuły mojej, ASG, firmy. Tą, co mi dali w tym. To jest jeszcze trochę zimna, więc od Umarexu. Więc to sobie zostawię na potem, bo nie chcę, żeby była mniejsza, nie wiem, wydajność czy coś takiego. No bo to sobie załaduję może najpierw ten. Zamontuję sobie nasz celownik. Tak mniej więcej. Żeby zobaczyć, jak to wygląda. W ogóle to ma baterię w środku, czy już nie? Jeszcze nie, muszę chyba sobie... A dobra, jeszcze tutaj w opakowaniu pewnie coś jest. Czy nie? Nie, o. No to mnie oszukali. Chyba. Bo miało być z... Tutaj baterią CR2062. A to co jest? Competition 3 dostałem, celownik. Miał być Competition 2, dostałem Competition 3. No spoko, mi tam pasuje. Dobra, czyli muszę sobie załatwić ten. No to mam jeszcze regulację do tego. Góra, tutaj do boku, right, left. Dobra, jak mówię, a to jeszcze na baterię? To jest na baterię? Chwila. To się naciska? Nie chcę rozwalić. Boję się. Czekajcie sobie, może przeczytam w manualu i wam pokażę, jak działa ten sam kolimator. Dobra, okazało się, że mamy baterię w środku, ale po prostu jest pewnie rozładowana.